Czy organizacje powinny być kontrolowane? Przede wszystkim organizacje powstają po to, żeby obywatele mieli większą kontrolę nad swoim życiem, nad tym, co wokół się nich dzieje, nad administracją publiczną, nad biznesem, nad innymi organizacjami, czyli nad życiem społecznym w takiej codziennej działalności. Więc same organizacje w swojej istocie są taką emanacją kontroli. Z tego też względu oczywiście powinny być kontrolowane. Po pierwsze powinny być kontrolowane przez tych, którzy ją zakładają, to znaczy przez członków stowarzyszeń przede wszystkim, a przez przedstawicieli fundatora fundację, albo jeżeli fundator tak zrobi, przedstawiciele społeczności lokalnej, pewnej społeczności szerszej, przedstawicieli dobra wspólnego. Czyli kontrola jest jak gdyby wpisana w wewnętrzną strukturę organizacji, chociaż nie jest to przestrzegane, to znaczy bardzo wiele organizacji zapomina o tym, że jeżeli chce się być taką prawdziwą organizacją pozarządową, to w wewnętrzne struktury powinna być wpisana kontrola wewnętrzna. Kontrola, która de facto decyduje o tym, że to jest organizacja pozarządowa, to znaczy, że kontrola nie jest z zewnątrz, nie jest podstawowa kontrola, która dotyczy państwa, nie jest kontrola, która kontroluje rynek, tylko właśnie powinni obywatele, założyciele kontrolować. Oczywiście pytanie, czy powinni ją kontrolować również inne osoby spoza organizacji. Jeżeli organizacja występuje w imieniu jakiejś grupy społecznej, jeżeli działa na rzecz dobra wspólnego, to oczywiście konieczna jest kontrola również zewnętrzna, takie dodatkowe oko. Ale pamiętajmy, że jednak organizacja jest przede wszystkim formą samoorganizacji, czyli tym, co ludzie sami dla siebie robią i pod tym względem oni powinni przede wszystkim ją kontrolować. Jednym z podstawowych wyzwań, jakie stoją w tej chwili przed organizacjami, to jest właśnie odbudowanie wewnętrznej kontroli w samych organizacjach, ale i też w sektorze obywatelskim. Przede wszystkim jednak w organizacjach, bo tylko wtedy, kiedy organizacje, prawdziwe organizacje społeczne, czyli posiadające wewnętrzny podział władz na władzę uchwałodawczą, wykonawczą i kontrolną, tylko takie organizacje są rzeczywiście, mogą być rzeczywiście niezależne, w sensie zależne od swoich członków. No i trzecia rzecz, która rozumiem jest najważniejsza, to jest nasza zewnętrzna kontrola, to znaczy na ile powinni obywatele kontrolować organizacje obywatelskie. I to jest trudne pytanie, to znaczy na pewno powinni kontrolować te organizacje o tyle, o ile te organizacje biorą od nich pieniądze albo biorą pieniądze z pieniędzy publicznych, z budżetu publicznego. To oczywiście pod tym względem kontrola obywatelska bardzo by się tu przydała. Powinno być tak, że organizacje są kontrolowane właśnie przede wszystkim przez swoich członków, ale w drugiej kolejności przez tych, dla których działają, czyli dla interesariuszy, beneficjentów, społeczności lokalne, czy całe społeczeństwo, jeżeli działają na rzecz dobra wspólnego, rozumianego jako dobro całego społeczeństwa. Jedno, co wydaje się być czymś optymistycznym, to znaczy, że w sektorze pojawiają się takie ruchy, czy takie przekonanie o tym, że coś nie działa dostatecznie dobrze. Jeszcze parę lat temu każda dyskusja na temat, że organizacje robią coś niedobrze, była traktowana jako kalanie własnego gniazda. W tej chwili sytuacja jest taka, że wiele organizacji już mówi, to trzeba zmienić. Jeszcze nie wiadomo jak, jeszcze nie wiadomo do końca w jaki sposób, ale że to trzeba zmienić. Praca nad strategią, czy tam strategiczną mapą drogową Trzeci Sektor dla Polski dokładnie jest takim odpowiedzią na problem. Trochę w złym kierunku sektor poszedł. Trzeba zbudować go, czy jak gdyby reformować go w kwestii takiej, żeby był bardziej obywatelski, bardziej oparty właśnie o potrzeby obywateli, a tym samym o kontrolę obywatelską. Wydaje się, że no, tutaj my próbujemy odbudować rolę właśnie komisji rewizyjnych w stowarzyszeniach. Powoli idziemy w kierunku takim, w którym dojdziemy do momentu, kiedy organizacje poczują, że dobrze jest być kontrolowanym, to znaczy, że to jest taki dobry element
i własnego wizerunku, ale też takiego sprawdzenia się, czy rzeczywiście jestem potrzebny, czy ta moja organizacja jest po to, żeby coś dobrego zrobić, czy po to, żebym ja był zadowolony.